Eye of the Beholder. Zagrajmy W. Źle poszedłem. Śmiesznie te kamienie wyglądają, takie krzywe są. Z jednej strony ociosane, a z drugiej strony krzywe. Co to? Co się stało? Aha, ja musiałem coś źle kliknąć. Slasher. Czy ten miecz nie jest przeklęty czasem? Nie wiem, ale go wezmę na chwilę, na obecną chwilę. Schowam go do ekwipunku. I jedziemy dalej z koksem. Save. Żeby nie było. Że coś mi wyjdzie nagle i wszyscy zdechną. No, coś tu chodzi. Prayer. Haste. Protection from evil. Taka podpucha miała być. To to. To jest odporne na czary. Bardzo dobrze. Śmieszny potwór. Wygląda, jakby był zrobiony z takiego kamienia, nie? Tylko. Te zęby u góry. Rock taken. A trzymaj te ręki. Raise dead. Wolno działa ten prayer. Z tego co pamiętam, w EOB 2 ten prayer działa dużo dłużej. No i słusznie w sumie, no bo jak działa tak krótko, no to po co to rzucać, to się nie opłaca w ogóle. A tu są te dźwignie, które trzeba wszystkie do góry postawić. Krasnoludzki napój leczenia. To jest właśnie lekarstwo dla króla krasnoludów. I zły leczenia poważnych ran. I teraz to najlepsze. Save. Yes. Bierzemy ten napój do ręki. Księcia Kirgara, żeby nie było. I wypijamy. Kirgar czuje się lepiej. Natomiast król krasnoludów pozostanie uśpiony w wiecznym śnie. I teraz tutaj zagadka polega na tym, że trzeba wszystkie dźwignie przestawiać do góry. Z tym, że jest taki problem, że niektóre dźwignie aktywują inne dźwignie. O właśnie. Co już? Nie, to jest niemożliwe, bo to powinno mi zejść w tym momencie. To może na to trzeba je te przedstawić. A jest różdżka tutaj. Dlaczego nie napisało w takim razie, że ten Special Quest Completed? Co?
przestawię jeszcze raz na góry. Tak dla pewności. No nie wiem. Wygląda na to, że rozwiązałem ten quest. Mogli sobie by częściej trafiać. Picard zdobywa poziom doświadczenia. Bardzo dobrze. A też tu jakieś napoje leczące? Masz. Dobra. Podnosić należy teraz wszystkie strzałki. Okej. Kurę. A no tak, bo Picard zdobył nowy poziom doświadczenia, zapomniałem o tym. Należy się w takim razie pomodlić. O czary! Cause to jest powodowanie ran. Czyli to jest czar na wrogów. I drzwi. Pokój klucza. A to oznacza, że tak. Nie? Drzołki. I jest kamienny przedmiot, kamienna kula, która będzie chyba wchodzić tutaj. Która pozwoli nam na powrót z tego poziomu. Można chyba opuścić już tę lokację w tym momencie. Przejść dalej. Co tutaj się znajduje? Do czego nas doprowadzi kolejna ścieżka? Chwat. Chwat to... Aha, to będzie... Taki pokój, który będzie nas teleportował do innego pokoju, który będzie identycznie wyglądał. Tak? A może nie jednak. Dziwne to było w sumie. Pożeracz umysłów. Też jest odporny na magię.
Ależ fajnie ukryty przycisk. Kula mocy. Czyli kolejna kula do wyroczni to jest tak naprawdę. Napój ekstra leczenia. Zrobimy w ten sposób. Tu będziesz to trzymał w pogotowiu. Albo ty, Cisco. Nie tak. Nie można tutaj tego włożyć. I on paraliżuje samym wzrokiem, ten gość. Gdzie jesteś, frajerze? Czterdzieści jeden. Czy tutaj coś jest w tym pomieszczeniu? Chyba nie. A może na tych kolumnach coś będzie? Jakiś przycisk albo coś takiego? Ha, ha, ha. Kolejny pożeracz. I kolejny drałki. Tutaj jeszcze się przekonam, czy nie ma żadnych przycisków. Nie chcielibyśmy czegoś przeoczyć, prawda? Cholera jasna. On stąd wyjść nie mógł. Jakaś szata. Czy ta szata jest zaczarowana? Nie, chyba jest taka sama jak ta. To wypad z tym, po co mi to? No bo dopiero w części drugiej dostaniemy jakieś lepsze szaty dla magów. Czyjeś kości tu leżą? Mamy książkę czarów, którą na przykład zabierzemy zamiast... O! Natomiast tego shitu, bo po co mi to? Mamy naramienniki. Pierwsze naramienniki w grze. Znaczy drugie, ale tam tych poprzednich to nie wzięliśmy, bo wolałem wziąć ten miecz, slasher. Książę Kyrgar. Noś go z dumą. I ludzkie kości. Nóż Flicka. I szata. Weźmiemy to wszystko, wiem wszystko. Kamienny krzyż. Gdzie jest krzyż? Dobra. Tam już chyba byłem. Wszędzie, gdzie się da. Tak, bo tam były te łachmany. I trzeba na razie stąd... Trzeba stąd wyjść. Co, ja źle poszedłem? Nie, dobrze. Trzeba stąd wyjść. I trzeba jeszcze tutaj przebadać, co tu jest. Jakieś pomieszczenie takie... Bezsensowne chyba w sumie. No, nic tu nie ma. Dobra, mamy kamienny krzyż, który będzie można użyć tutaj w tym portalu. Jednak nie będę tego jeszcze robił. Gdyż jak wiadomo, zostało mi tutaj jeszcze do odkrycia.